Dwa samorządy innych szczebli, ale projekty jedne. My dysponujemy środkami europejskimi, Częstochowa pisze projekty i efekt mamy w postaci dzisiaj termomodernizowanej szkoły, jednej, drugiej, trzeciej czy pływalni, a tych termomodernizowanych budynków w tej kadencji samorządu było więcej, dofinansowanych środkami europejskimi. Pan prezydent podliczył 26 milionów dofinansowania europejskiego. Udowadniamy, że środki europejskie służą ludziom, bo to jest wszystko dla ludzi, bo termomodernizacja to mniej energii, to wymiana źródeł ciepła. O to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy oddychali czystym powietrzem i cieszyli się zdrowiem i życiem. Cieszymy się, że te obiekty nie tylko zyskają nową jakość wizualną, ale też i że dzięki przeprowadzonym pracom wymieniona zostanie nie tylko elewacja, także stolarka okienna, także instalacje centralnego ogrzewania, również instalacje oświetleniowe. Te obiekty będą mniej energochłonne, więcej pieniędzy zostanie w budżecie samorządu na zaspokojenie innych ważnych potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców. Także ze wszechmiar to są bardzo dobrze zainwestowane europejskie pieniądze w Częstochowie. Kolejne duże środki, bo to prawie 7 milionów złotych, płyną do Częstochowy z naszego województwa. Ogromnie się cieszę, że pan marszałek osobiście przyjechał do Częstochowy, podpisał umowę, bo to podkreśla, że nasze miasto Częstochowa, nasz region jest ważny bardzo w województwie śląskim i nasz głos jako mieszkańców jest tutaj bardzo mocno w województwie słyszany i potrzeby są mieszkańców naszych realizowane.